Potrzebujemy w Polsce elektrowni jądrowych. To chyba dla nas wszystkich jest jasne. Energia z elektrowni jądrowej to tanie, bezpieczne i niskoemisyjne, co w kontekście katastrofy klimatycznej jest niezwykle istotne, źródło energii. Energia jądrowa pozwala również łatwiej przejść przez kryzysy energetyczne i uniezależniać się od zawirowań na tym rynku, ale także od nacisków ze strony innych państw. Dlatego w tym miejscu chciałabym zapytać o kwestię konkurencyjnego programu Ministerstwa Aktywów Państwowych, konkurencyjnego względem polskiego programu energetyki jądrowej. Dlaczego pomysł budowy kolejnej elektrowni jądrowej konkuruje z tym programem? Polski program energetyki jądrowej pilotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada budowę dwóch elektrowni, które mają produkować tanią energię dla obywateli, a projekt ministra Sasina to projekt prywatny z udziałem kapitału koreańskiego i z udziałem spółek Skarbu Państwa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dostawca technologii w ramach polskiego programu energetyki jądrowej amerykański Westinghouse pozwał dostawcę technologii w ramach projektu MAP-u, dostawcę koreańskiego. My wciąż nie mamy kontraktu z tym pierwszym, więc takimi działaniami polepszamy mu po prostu pozycję negocjacyjną. O co tutaj chodzi?